chyba nie. Czy kiedy ja będę stary, to pan czy jeszcze będzie żył? O, chyba już nie. A ty byś chciał, żebym ja żył jeszcze, tak? Bardzo bym chciał. Tak, ale widzisz, ludzie tak długo nie żyją. A może tak się przytrafić? No może się przytrafić. Naturalnie. Zdarza się, że niektórzy mają i ponad 100 parę lat. Albo 600. Nie ma takiego wieku. Nie żyją. A może tak się zdarzyć? No, może się zdarzyć może kiedyś się w życiu. Ale w życiu wszystko może się zdarzyć. Wszystko, ale to są rzadkie przypadki. I też można spotkać bardzo rzadkie przypadki, ale to jest bardzo rzadkie. Malutkiego dinozaura można spotkać. Ściśnij rączkę, tak? Pięć rów. Będziesz miał w życiu dwie żony. Dwie kobiety przeznaczone. Ale jako młody chłopiec masz piękne powodzenie u panien będziesz mieć, bo krótkie i przelotne, ale duże bardzo stoi. No życie, dwie drogi życiowe. Jedna jest krótsza, druga dłuższa, ale do tej pory to jakieś krzyżyki cię spotykały. Przeżyte już są oczywiście, ale... Co to są krzyżyki? No coś, jakieś tragedie, może chorobę przeżywałeś jakieś, prawda? Już to jest szczęście. Może szczęście pana nie ominąć. A masz rację, ja mam dużo szczęścia. Ja kiedyś się zmniejszyłem i może pan też się kiedyś zmniejszyć. Zmniejszyłeś się? Tak. Co to znaczy? Znaczy, że zamiast większe, to będzie umieszczę. Nie może być. Tak. To jesteś fenomen. Trzeba o tym w książkach napisać. To jest niemożliwe, żebyś się zmniejszył. A kto ci powiedział, że się zmniejszyłeś? Mój tata mnie zmierzył. Byłem taki, a tak byłem taki. Pewnie cię tatuś trochę nabrał. Nie, nie nabrał. Niemożliwe. Nie naprawdę tak. Pan już jest bardzo duży. Pan ma wszystko takie duże. Ale widzisz, jak ja spuchnięty, zobacz. No. Brzuch też spuchnięty. Też. Jaka głowa duża. To ma spuchnięte. Wszystko, widzisz. Najważniejsze w życiu to jest zdrowie tylko. Bo jak będziesz zdrowy, to będziesz pracował, będziesz zarabiał, będziesz wszystko. Będziesz bogaty. No, będziesz się cieszył. I będziesz dawał biednym tego. Biednym będziesz mógł dać. A jak będziesz chory, to jest dla siebie tylko, abyś jakoś urobił na lekarstwa. Wtedy już cię życie nie cieszy. A pana jeszcze cieszy życie, bo pan no ja jeszcze nie leży w łóżku. Ja to się cieszę. Cieszę, że jeszcze mogę chodzić, bo ja już nie mogłem chodzić. Ale dziwne. Ale pan ma dziwne okulary związane na drut. Tak, bo się zepsuły. Za małe. A pan ma podartą koszulę? Słucham? Pan ma podartą koszulę? Nie. Dlaczego pan jest biedny?
tylko jestem biedny, bo nie mam dużo pieniędzy. Dlatego? Bo mam tylko emeryturę, bo już nie pracuję. Dlatego pan jest biedny? Dlatego, że nie mam pieniędzy. No jak pan już żyje? Mam tylko emeryturę. To nie ma dużo pieniędzy, bo jak się pracuje, to jest dużo pieniędzy, wtedy jest się bogaty. Dla ciebie też. Oczywiście. Też. A po co pani zbiera butelki? No, żeby mieć na chlebek, żeby coś je zjeść, wiesz. O. Ale puste butelki. Puste, oczywiście, że puste. No i co pani z nimi robi? Sprzedaję. Ale puste wszędzie. Puste sprzedaję w sklepie albo w skupie. Wiesz, takie skupy są. No. Pani jest... I pieniążki z tego są na jedzenie. Bo pani sprzedaje puste butelki, one coś sobie do nich nalewają? No tak, na pewno gdzieś w jakiejś przetwórni myją i później nalewają do tych butelek, napełniają butelki. No i dają pani pieniądze? Tak. I z tego pani żyje? I z tego żyje. A pani ma prawnuków i wnuków? Nie, nie mam dzieci. Sama pani? Sama jestem, samotna. Bo pani była z dziećmi na początku i one już się ożeniły, czy jeszcze? Nie, nie miałam, w ogóle nie miałam dzieci. Tylko z mężem pani tak. Była? Tylko z mężem. To trudne powiedzenie, ale pani się rozwiodła z mężem i pani jest sama? No rozwiodłam się z mężem. Nie zgadzaliśmy się po prostu i się rozwiodłam. O co się nie zgadzaliście? O co się nie zgadzaliście? No wiesz, trochę żeśmy się kłócili, wiesz, nieraz. Mąż lubiał trochę alkohol, wiesz, no, tak jest. Tak byśmy się rozwiedli, nie powiem. A kto został w pani domu? No, mąż został. A pani poszła trochę dalej? No, poszłam na dworzec, poszłam. 10 lat jestem bezdomna, mieszkam na dworcu. Zbieram butelki, tak jak ci powiedziałam. Z kosza pani zbiera? I z koszów, i jak na trawie leżą, różnie. No. A moja mama też zbiera rozrzucone śmiecie. Twoja mama zbiera, tak? Tak. Bo nie lubi, kiedy jest nieporządek. Pan chciał być? Ja? Rolnikiem. Ja lubię strasznie konie. Ja zawsze przy koniach tylko. Ja lubię ją strasznie. Konie? Koniki i lubię. Konie są bardzo, bardzo fajne. A że? Później dorosłem. Zmieniło się trochę i nie byłem potem rolnikiem, tylko mechanikiem. To jakaś mechanika przyszedł na dozorcę na razie. Dozorcę którego przedszkola? Nie, no ja nie w przedszkolu. Dozorcę czego? Więzienia? Nie więzienia. Spółdzielni mieszkaniowej. A gdyby pan się od nowa urodził, to co by pan chciał robić?
Jakbym się jeszcze od nowa raz urodził? Mhm. O, kochani, to teraz to już bym wiedział, co, o czym marzyć. Już teraz to bym nie marzył o koniach, o tego, tylko żeby być jakimś tam, wiesz, jakimś prezydentem, ministrem. Żeby nie pracować ciężko. Albo królem. Ewentualnie królem, no. No tak to. Teraz człowiek nie ma już zdrowia, się nie chce chodzić. I nie może się od nowa urodzić. Nie może się od nowa już urodzić, tak jest. A może tak się mi przytrafić, albo tobie? No może się tak przytrafi, no ale... To jeszcze się nie trafiło na razie, nie słychać było takiego czegoś. W wiadomościach. No. Pani sam tak też pana kocha? No może ktoś tam mnie kocha jeszcze po boku, ale mieszkam sam. A gdzie jest pana żona? No moja żona to... Ja nie żyję z żoną. Wy się rozestaliście? Rozeszliśmy się z żoną. Dlaczego? No, były powody takie, że no trzeba było. Kiedyś trzeba się rozestać? No widocznie tak. Trzeba. Nie się chce jeszcze być, ale trzeba się rozestać. No. Tak jest prawo. Tak jest prawo. Jeżeli się nie zgadza, nie pasuje, to trzeba się rozejść. A jeśli wszystko się zgadza, to nie trzeba się rozejść. Na pewno, że nie. Można być razem aż do śmierci. Tak powinno być. Dzieci są z mamą. No. Czy dzieci są z panem? Część była przy mamie, część przy mnie. Ale już dorosły, się pożeniły. Jesteście sami. Jestem sam. I pana żona też? Pana żona też. Żona nie jest sama. Wzięła drugiego męża i jest z mężem. A ja sam. Ja, mój tata z moją mamą się jeszcze nie rozestali. Co jeszcze raz? No. Ciekawek, kim ja zostanę, kiedy oni się podzielą na pół. Ciekawe, z kim ja zostanę. Z tatą, no. Czy z mamą. To od ciebie będzie chyba zależało. Ani tego nie mogę wybrać. Lepiej, żeby się nie rozchodzili jutro, nie? To wszystko było jak dawniej.